imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałek 21 lutego witam serdecznie i pozdrawiam i zachęcam do wsłuchania się w hasło biblijne dnia dzisiejszego. Pierwsze hasło ze Starego Testamentu z Księgi proroka Izajasza 53 rozdziału 11 wiersza. Za mękiem swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. I słowo nowotestamentowe z listu apostoła Pawła do Kolosan z 2 rozdziału i 10 wiersza. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Poniedziałek jest takim dniem, o którym często się mówi, że nienawidzę poniedziałku, nie lubię poniedziałku. Wczoraj rozpoczęliśmy nowy tydzień, a poniedziałek rozpoczyna nowy tydzień pracy. Trzeba po weekendzie wstawać, udawać się do pracy, udawać się do szkół, ci, którzy jeszcze już skończyli ferie. Natomiast myślę, że dobrze jest, że kiedy rozpoczynamy ten nowy tydzień pracy, wsłuchujemy się w Słowo Boże, które nie jest łatwe, wyznaczone na dzień dzisiejszy. Dlatego najpierw pozwolę sobie zwrócić się do egzegezy biblijnej. Otóż słowo Starego Testamentu z 53 rozdziału to fragment tak zwanej czwartej pieśni o słudze Pana. W księdze proroka Izajasza mamy cztery pieśni o słudze Pana. W tych pieśniach prorok w imieniu Pana Boga, a w niektórych pieśniach nawet sam Bóg mówi o wybrańcu, o tym, którego umiłował, którego sobie upodobał i któremu zlecił pewne zadania, ale nazywa go sługą, sługą Pana. Kiedy my dzisiaj słyszymy słowo sługa i gdybyśmy kogoś nazwali służącym sługą, no to byłoby to obraźliwe. Natomiast sługa Pana w Biblii to ten, który jest Panu Bogu posłuszny, wierny, który realizuje Boże zadania. W pierwszej pieśni o słudze Pana sam Pan Bóg przedstawia swojego sługę i mówi o nim, że upodobała go sobie jego dusza. I kiedy ja słyszę te słowa, to mam przed oczami obraz późniejszy, obraz chrztu Pana Jezusa i słowa: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I my, chrześcijanie, te pieśni o słudze Pana odnosimy oczywiście do Pana Jezusa. I kiedy sięgamy do 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza, to jest to tekst, który mówi o opuszczeniu, o wzgardzeniu, o cierpieniu, o poniżeniu sługi Pana. Ten tekst, ten fragment, tę pieśń czytamy i rozważamy zazwyczaj Wielki Piątek. Ale na zakończenie tej pieśni, po tych wszystkich udrękach, kiedy obraz mamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, czytamy: za mękiem swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. I w następnych wierszach mamy informację, że sługa Pana zostanie wywyższony. Jak gdyby podsumowaniem tego, co prorok zapowiadał o Jezusie Chrystusie, o jego cierpieniu, mamy słowa z listu apostoła Pawła do Filipian z 2 rozdziału, który mówi o tym, że Jezus uniżył samego siebie, stał się sługą i był posłuszny Ojcu aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, które jest na niebie, na ziemi i pod ziemią. I teraz możemy przejść do tego słowa z listu Pawła do Kolosan. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Jezusie Chrystusie mamy pełnię, bo On jest drogą, prawdą, życiem. On jest światłością świata, On jest chlebem żywota, On jest źródłem wody żywej, On jest krzewem winnym, On jest zmartwychwstaniem i życiem. Ale On jest Panem Panów i Królem Królów. I muszę pozwolić sobie na pewną refleksję.
kiedy w 2016 roku bardzo uroczyście w gronie zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i wielu polityków ogłoszono i intronizowano Jezusa Chrystusa. Uznano: Panie, Ty, uznajemy Ciebie za naszego Króla. Powiem wprost, do mnie to nie przemawia, bo Jezus Chrystus, czy ja Go uznaję, czy nie uznaję, jest Panem i Jemu podlegają wszystkie nadziemskie władze i zwierzchności. I nie robimy Mu łaski, że Go uznajemy. Powinniśmy się cieszyć i dziękować i uwielbiać Go, że On jest Panem i prosić, żeby był Panem mojego serca. Bo przecież Pan Jezus nigdy nie chciał panować jako polityczny król, ale przede wszystkim jako ten, do którego przychodzi się po pocieszenie, po zaufanie, po zbawienie i jako ten, któremu się służy. U nas bardzo często słowa za słowami nie idą konkretne czyny. Zastanówmy się, czy Jezus jest Panem mojego serca i czy potrafię służyć tak, jak On służył i był posłuszny Bogu aż do śmierci. I z tymi myślami zostawiam Was, życząc dobrego, całego, błogosławionego tygodnia.